Kolejna lekcja z ekonomii w jednej lekcji Henry'ego Hazlitta o błędach wynikających z ekonomicznej krótkowzroczności ma tytuł Roboty publiczne oznaczają podatki. Henry Hazlitt pisze, i to pierwsze zdanie przeszło do kanonu literatury wolnorynkowej ekonomii, nie ma we współczesnym świecie wiary bardziej wytrwałej i wpływowej niż wiara w wydatki rządu. Wszędzie przedstawia się wydatki rządowe jako panaceum na wszystkie nasze ekonomiczne choroby. Prywatny przemysł jest częściowo w stagnacji, możemy to wszystko naprawić wydatkami rządowymi. Występuje bezrobocie. Przyczyną oczywiście jest niedostateczna prywatna siła nabywcza. Lekarstwo jest tak samo oczywiste. Wszystko, co jest potrzebne, to wydatki rządu wystarczająco duże, aby uzupełnić niedobór. Nie ma darmowych obiadów, jak pisał m.in. profesor Milton Friedman, a nadmierne zwiększanie wydatków rządowych ponad możliwości prowadzi do niewypłacalności państwa albo rujnującej, galopującej inflacji. A za wszystkie wydatki rządu trzeba ostatecznie zapłacić pieniędzmi uzyskanymi z podatków. Sama inflacja jest niczym innym jak formą opodatkowania i to formą szczególnie zwodniczą. Oczywiście Hazlitt nie jest nieracjonalnym dogmatykiem, lecz pragmatykiem gospodarczym, więc pisze dalej. Pewna wielkość wydatków publicznych jest oczywiście konieczna do wykonywania przez rząd swoich istotnych funkcji. Pewna ilość robót publicznych, ulice i drogi, i mosty, i tunele, fabryki broni, i stocznie marynarki wojennej, i budynki legislatur, policji, i straży pożarnej jest konieczna, aby dostarczyć istotne usługi publiczne. O tym, że wydatki rządowe, szerzej mówiąc publiczne, w tym ze środków unijnych, są oczywiście konieczne, mówiliśmy m.in. w przypadku koniecznej infrastruktury w filmie Czy finansowanie publiczne budowy portu w Gdyni to etatyzm? W filmie jest mowa o tym, że ekonomiści zgadzają się co do konieczności wydatków publicznych na infrastrukturę właśnie, w tym ekonomiści liberalni. A profesor Wacław Wilczyński, kiedyś w tygodniku Wprost, też przywołany w tym filmie, w artykule sprzed 26 lat, z sierpnia 1998 roku, pod tytułem Zapaść, pisze co aktualne i dzisiaj. W Polsce wytworzyła się specyficzna tradycja torpedowania wydatków na infrastrukturę potrzebami społecznymi, czytaj żądaniami pieniędzy przez mających siłę przebicia. Sprawy doraźne nadal dominują nad tym, czego wymaga od nas przyszłość. Zupełnie tak, jakbyśmy mogli sobie powiedzieć, po nas choćby potop. Ten samobójczy stosunek do przyszłości można sobie różnie tłumaczyć. Niektórzy mówią wprost, że jest to wyraz braku poczucia stabilności naszego państwa, naszej wspólnoty, wyraz poczucia obcości wobec państwa, nadal często uważanego za wrogie, ale równocześnie zobowiązane do opiekuńczości. Liczy się tylko to, co można od państwa wyciągnąć, a nie to, co trzeba robić, by je wzmacniać. Niemal klasyczną ilustracją takiego stosunku do państwa jest struktura wydatków budżetowych, w której trudno się doszukać tego, co najważniejsze, wydatków majątkowych, inwestycyjnych, właśnie na infrastrukturę. Ciągle jeszcze za mało Polaków zdaje sobie sprawę, że bez rozwiniętej infrastruktury nowoczesna gospodarka nie może po prostu funkcjonować, że tylko wydatki na infrastrukturę można uznać za ważny powód uzasadniający zaciągnięcie długu. Prost, 16 sierpnia 1998, Wacław Wilczyński. No ale wróćmy do Hazlitta, który, jak pisze w rozdziale Roboty publiczne oznaczają podatki, nie zajmuje się w nim takimi sytuacjami, gdzie wydatki, na przykład, czy głównie właśnie infrastrukturalne, są koniecznością, bo jako takie bronią się same przecież. Hazlitt jest tu w rozdziale Wydatki publiczne oznaczają podatki zainteresowany i zaniepokojony robotami publicznymi w znaczeniu jako sposób tworzenia miejsc pracy. Czyli gdy w zasadzie bez znaczenia jest to, co w ramach tej pracy powstanie, czy to jest potrzebne. Hazlitt daje przykład też z zakresu infrastruktury. Zbudowano most, pisze. Jeśli zbudowano go, by zaspokoić ważną potrzebę publiczną, jeśli rozwiązuje on problem komunikacyjny lub transportowy, którego inaczej nie dałoby się rozwiązać, jeśli, krótko mówiąc, przynosi on podatnikom jako całości większą korzyść niż rzeczy, na które wydaliby pieniądze, gdyby nie ściągnięto ich od nich przez podatki, sprawa nie budzi zastrzeżeń, ale most, który zbudowano przede wszystkim po to, aby dostarczyć zatrudnienie, to most całkiem innego rodzaju. Kiedy tworzenie miejsc pracy, dostarczanie zatrudnienia właśnie, staje się ostatecznym celem, potrzeba staje się kwestią podrzędną.
Trzeba wymyślić program. Zamiast myśleć tylko o tym, gdzie mosty muszą być zbudowane, dysponenci środków publicznych, rządowych zaczynają stawiać sobie pytanie, gdzie mosty można zbudować. Podkreślmy, za pieniądze podatników. I do tego mówi się, że budowa dostarczy zatrudnienia, na przykład 500 miejsc pracy w ciągu roku. I tym samym sugeruje się, że gdyby nie budowa mostu, to miejsca pracy nie powstałyby. To prawda, że konkretna grupa budowniczych mostów może uzyskać więcej miejsc pracy, ale za most trzeba zapłacić podatkami. Na każdy dolar wydawany na budowę mostu przypada dolar odbierany podatnikom. Jeśli most kosztuje $1 000 000, podatnicy stracą $1 000 000. Zabierze się im tyle pieniędzy, ile w innym przypadku wydaliby na rzeczy najbardziej im potrzebne. Czyli to jest znowu nasza pierwsza lekcja, rozbita szyba. Z tym, że tam stratę, marnotrawstwo powodował wandalizm. Trzeba było wstawić nową szybę, czyli odtworzyć to, co już było, a nie zwiększać tego, co jest, zwiększać produktywność tego, co jest. A tu stratę, marnotrawstwo niosą wydatki rządowe, ściągnięte najpierw z podatków czy z długu, czyli prędzej czy później i tak z podatków właśnie, jeżeli nie zostały wydatkowane na przemyślany, konieczny cel, którego sami podatnicy, choć potrzebują na przykład ten most, nie mogliby osiągnąć bez pośrednictwa podatków, przymusu podatkowego. Dziękuję.